Najmniejszą liczbę uczestników wśród oferty rekreacyjno-sportowej przygotowanej na Dni Pawianiec zgromadziły wyścigi kajakowe. Na akwenie Businki rywalizowało zaledwie 6 amatorów wiosłowania, wśród nich jeden kajakarz spoza Pawianic. Ja dowiedziałem się od kolegi Dawida, który jest Pawianiec, ja przyjechałem ze Zgierza specjalnie na te zawody. Już wcześniej, 2 tygodnie temu startowaliśmy na podobnych zawodach w Łodzi na Stawach Stefańskiego i udało nam się zwyciężyć. Teraz postanowiliśmy sprawdzić się w Pabianicach na zawodach. I chyba z dobrym skutkiem. Rzeczywiście para Bartek i Dawid zwyciężyła w konkurencji dwójek. Z niewiele gorszym czasem na metę wpłynął Jacek Makowski z synem Jakubem, ale usprawiedliwieniem dla tego gorszego wyniku może być fakt, że w tej parze wiosłował tylko starszy z rodu. Traktowaliśmy to jako czystą zabawę, tak. Syn jest trochę za mały, żeby wiosłować. Dopiero do pierwszej klasy chodzi, ale pomagał balastem, super. Jesteśmy zadowoleni. Odbyły się również wyścigi indywidualne. Mimo słabej frekwencji, ci, którzy przyszli na Lewityn, byli usatysfakcjonowani. Jest to inny sport niż piłka nożna, niż siatkówka, to co wszyscy czynią. Jeżeli w Pabianicach są organizowane zawody właśnie w kajakach, to czemu nie warto spróbować? Być może za rok te zawody zyskają na popularności i zgromadzą więcej uczestników. A może, jak sugerowali wioślarze, którzy skorzystali z oferty przygotowanej przez Mosir na Dni Pabianic, warto organizować takie kajakowe imprezy częściej.